Cześć. Dzisiaj pokażę, jak podłączyć dekoder DVB-T. Dekoder DVB-T do monitora, na przykładzie używając głośników. Co prawda w moim są wbudowane głośniki, ale jak pokażę, jak korzystać z zewnętrznych głośników. No mojego przykładu też znalazłem taką starą, już nieużywaną końcówkę telewizji. Prawda. Będzie używane. Niepotrzebne stare radijko. Prawda? Kupiłem w tym roku jeden z marketów, ale jakaś tam antena DVB-T, kabel HDMI, na przykładzie mój jakiś stary kabel, jakiś dekoder. U mnie na przykład dekoder DVB-T2 to Kruger Mac. Twój może być dowolny inny dekoder, jak ktoś chce. No i kabel jack. Oczywiście u mnie 3,5 mm. Na przykład. Dobra. Na przykład. Mojego przykładu. Wyjście DVB-T. Podłączam kabel HDMI do wyjścia z tyłu monitora. U mnie to HDMI 1. Które odpinamy za pomocą tego wejścia na telewizorze. Drugą końcówkę podpinam do dekoderu. U mnie są tylko 3 wejścia, więc jeszcze jest wejście z kart, ale jest niepotrzebne. Poza tym chcę sposób na HDMI. To jakiś kabel wejścia, jakiś stary od telewizji kablowej z mojego chyba poprzedniego mieszkania. Dobra. Drugim krokiem jest podłączenie anteny DVB-T do dekodera. Podłączyłem. U mnie jest to taka zwykła antena pokojowa. Może być każda dowolna inna. Drugim krokiem do oglądania telewizji na monitorze jest podpięcie kabla do prądu. Włączę jakiś dowolny kanał, żeby nie było żadne prawa autorskie. Na przykład TVP2, który u mnie jest na pozycji 28.
U was to może być Alfa TVP, ale nic to nie szkodzi. Na 28 jest u mnie TVP2. Dobra. Bo u mnie nadajnik jest Rągwicy. Dobra. Ale na monitorze chyba nie ma wejścia jack. O, jest. Wejście jack. Dobra. 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 A drugie podpinam do radia. Do wejścia line in. Choć też jest wejście słuchawkowe, ale nie chcę mi się... Dobra. Znalazłem wejście słuchawkowe w monitorze. Dobra. Kolejnym krokiem jest uruchomienie monitora jako telewizor. Nie ma dźwięku. Podłączyłem jako słuchawkowe. Dobra. Następnym krokiem jest podłączenie głośnika. Włączenie. Pomocą na przykład u mnie mojego tego pstryczka. Jest włączony tym razem z Krakowa RMFM. Chyba dekoder przyciszyłem. Albo źle podpiąłem kabel. Nie do końca chyba podpiąłem. Kelner mówi, jak to nie tak? Używana to jest więcej niż osób. Jak to więcej? To jest osób z młodej kury, z kurczaków, proszę pana. To znaczy konkretnie, proszę pana. To jest rosół, woda, w której gotowały się jajka. Dobra. Niestety jest słaby dźwięk. Naprawdę tłumaczenie super, prawda? Nawet czy ktoś jadł, ale czuje się do tej jajka. Ale czy to rosy? No może by tak nazwać. Obsługa pilota. Eski nie odbiera? Eska TV powinno odebrać. Info. Zaraz wracam, jak odbierze Eskę. Nieładna.
Wiedzę to i wiem. Tylko teraz. Nie masz na wadę głowy. Mamy monitorze. Odczuwasz apetyt na słodycze i przybierasz na wadę. Te objawy mogą świadczyć o wahaniach poziomu cukru we krwi. Trisulin. Do metabolizmu. Kozieradki oraz gumaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt. To ma opuścić. Witam. A, bo damy na Polo TV. Złączył nas Pan w tej krótkiej przysiędze. Nadzieja i szczęście w złotych obrączkach na życie plan. Niech dobry Bóg błogosławi dziś nam anielskich chór. Zaśpiewa nam. Naucz nas, Panie, prawdziwej miłości. Nie pokryła rca. Wyznacz nam drogę. Że jak widać, czy jak widać za pomocą monitora możemy oglądać naziemną telewizję cyfrową za pomocą dekodera DVB-T, że jest słaby sygnał.